Zanim przejdziemy do zabawy z tym szablonem, który na razie wygląda jak wygląda, chciałbym Państwu pokazać, jak zobaczyć podgląd tego szablonu. Klikamy sobie rozszerzenia, szablony. Klikamy opcje. I tutaj podgląd pozycji modułów, włączmy go. Kliknijmy zapisz. Teraz kliknijmy sobie szablony z podglądem ładnie i kliknijmy nasz super fajny quasar. I to, co się nam ukaże, na początku przywraca nasz o zawrót głowy. Ale proszę się nie martwić. Ja już wszystko wyjaśniam, przynajmniej postaram się zrobić to w miarę obrazowo i jakoś w miarę sensownie. Co to jest? To są elementy, w które można włożyć jakąś treść. Treść, którą generuje nam moduł. Co to jest moduł? Moduł to jest wszystko to, co jest tutaj. Modułem jest ścieżka dostępu, modułem jest menu, modułem jest formularz logowania, modułem jest jakiś pokaz slajdów, zdjęć. Czyli mamy tutaj te moduły. Tu możemy wstawiać te moduły, czyli w tą pozycję możemy wstawić menu. Możemy wstawić tutaj ścieżkę dostępu, czy logowanie, czy pokaz slajdów. Te wszystkie elementy. Tutaj, tutaj. Natomiast tu to jest sekcja komponentu. Tak to można roboczo nazwać. Tutaj wyświetla się treść główna, która generuje jakiś komponent. Może to by w tym wypadku generuje to komponent. Zresztą to skończyliśmy ano na tym, że tu możemy wstawić różnego rodzaju moduły. Więc dla przykładu najpierw wstawmy gdzieś tutaj nasze menu. Jak widać, naszego menu nie widać, które tak pieczołowicie robiliśmy, więc wstawmy nasze menu. W tym celu przejdźmy sobie tutaj właśnie do rozszerzenia moduły. Menu jest, które nam wyświetla modułem. Tutaj mamy pozycję. Wybierz pozycję, kliknijmy i segregujmy to do naszego szablonu quasar. I znajdźmy coś takiego, rozwinijmy sobie wszystko, coś takiego jak site bar A. Dobrze, site bar A mamy. Kliknijmy zapisz i zobaczmy podgląd. Nasze menu jest bardzo ładne tutaj po lewej stronie, prawda? Za pomocą tego szablonu możemy bardzo prosto przerzucić to na lewą stronę. Czyli przejdźmy do, zapiszmy tutaj zmiany, przejdźmy do naszych szablonów rozszerzenia szablony. Kliknijmy RT Quasar. Pojawia się nam podgląd. A to dlatego, że musimy wyłączyć opcję podglądu. O, włączamy i teraz będziemy mieli do niego dostęp. Świetnie. Zobaczmy layouts i szukajmy czegoś takiego, co się nazywa main body. Proszę zwrócić uwagę. To jest SA, to znaczy site bar A, w skrócie ładny. Możemy mieć dwa, site bar A i site bar B. Czyli będzie oznaczało to, że tu, w tym miejscu będziemy mieli main body, czyli komponent. Tutaj będzie menu jedna belka, a tu druga menu, druga belka. Oczywiście wszystko do tego odtęt, do tej kreseczki. Tu. To się przesunie w lewo, a to w prawo. Oczywiście ten szablon nam pozwala bawić się o tak. Widzimy, jak się menu mindbody przesuwa. Jest site bar A, site bar B jest wąziutkie. No to zapiszmy tutaj, zapiszmy. I zróbmy sobie w site bar B logowanie, żeby nam to tutaj tak ładnie pokazywało, jak się można tym pobawić. Czy moduły. Logowanie, form logowanie, dajmy do site bar B. Czyli tak samo jak poprzednio, szukamy site bar B.
Zapisz i zamknij. Czyli mamy site bar A i site bar B. Zobaczmy podgląd naszej strony. O. Mamy My Menu i Login Form, takie malutkie. Dokładnie tak jak tutaj mamy w szablonach. W szablonie Quasar zaznaczone. Możemy mieć obie po lewej stronie. Zapisz. Podgląd strony. Tak, bardzo fajnie to wygląda w ten sposób. Proszę pamiętać o tym, że nie wszystkie szablony to mają. Akurat te stworzone na tej bibliotece tak umiał zrobić. I wybierzmy tradycyjny sposób. Lewa strona, prawa strona main body. Tutaj możemy regulować, jak zobaczymy sobie podgląd, to zauważymy, że właśnie w ten sam sposób top A. Mamy position top A. Docelowo będą się wyświetlać tylko dwa moduły w proporcji 5-7. A te proporcje możemy zmienić 10 do 2, czyli będzie szeroki. Tutaj mamy te kolejne, czyli showcase czy header. To widzimy header. Świetnie. Spróbujmy w takim układzie stworzyć nowy moduł logo. Tutaj sobie wejdźmy do Futures i wyrzućmy logo to. Nie chcemy, żeby się nam to logo wyświetlało. Ono się wyświetla w headerze A, zapisz i zamknij. Dajmy do tego szablonu nasze nowe logo, czyli wchodzimy w rozszerzenia, moduły i stwórzmy nowy moduł. Utwórz nowy moduł. Własny kod HTML wybierzmy. I wgrajmy tutaj, w to miejsce, grafikę naszego logo. Czyli grafika, no załóżmy, że nasze logo to będzie to, Powered by. Oczywiście przygotujemy sobie jakieś logo wcześniej grafiki. Tak, tak. I uwaga, wpisujemy tutaj logo. Nie chcemy, żeby logo się pokazywało, więc klikamy ukryj, wybieramy pozycję. Patrzymy sobie tutaj, gdzie chcielibyśmy, żeby to logo nasze mniej więcej było. Niech ono będzie tutaj header A, w tym miejscu, bo jak to nam zniknie, to to pójdzie do góry, więc w header A. Będzie dokładnie w tym miejscu. Więc szukamy pozycji header A. I jest opublikowany status, pamiętajmy o tym. I logo ma się pokazywać na wszystkich stronach, czyli na wszystkich zaznaczam. Klikamy zapisz i zobaczmy, pokaż witrynę. O, ładnie. No co, wyglądasz jak prawdziwa strona? No pewnie, że wygląda. Czyli wiemy już, jak to sobie moduły tutaj sytuować. Dodajmy sobie jeszcze jeden moduł. Tutaj ostatnio dodane artykuły. Czy zamknijmy, znów jakiś moduł dodamy, wzbogacamy tą stronę, otwórz i dodajmy ostatnio dodane artykuły. To jest nowości. Dobrze, nowości. Tak to nazwijmy, nowości najlepszej firmy. Popatrzmy, gdzie byśmy chcieli, żeby to się nam pojawiało. Ano chcielibyśmy, żeby nam się pojawiało w bottom A, tej pozycji na czerwonej, takiej ładnej. Więc tutaj sobie wybieramy pozycję bottom A, tak? Sprawdzamy, żeby było opublikowane i na wszystkich stronach. Klikamy zapisz i robimy podgląd. Nowości, nowo dodane wpisy. Wygląda już przyzwoicie. Jeszcze ten text size można by zabrać, ale o tym kiedy indziej. Bardzo ładny przycisk czytaj więcej, zaloguj. Oczywiście zielone linki tutaj możemy zmienić na inne kolory. To wszystko możemy zrobić tak jak mówiłem w tamtym szablonie. Szablony, RT Quasar i tu mamy coś takiego jak style. I
Kolory linku zmienimy sobie na z takiej ładnej listy. O, na przykład na taki ładny błękit. O, tutaj zapisz. I zamknij. I zobaczmy podgląd. Jak widać, bardzo prosto jest zmienić pewne elementy w tym. Oczywiście nie wszystkie, no ale dosyć dużo rzeczy możemy bardzo łatwo samodzielnie zmienić. No cóż, to wszystko w pierwszej części pierwszego dnia mojego nagrywania. Zapraszam Państwa do kolejnych kursów, gdzie będziemy bawić się dalej szablonami i innymi takimi fajnymi rzeczami, żeby troszeczkę więcej zobaczyć tej dżungli. Dziękuję.